To ile minut dzisiaj zagrałeś? Chyba 7, z tego co pamiętam, bo trener mi nakazał, znaczy kazał być przygotowany w 83 minucie, więc myślę, że w tej akurat byłem. Okej, czyli mniej więcej 10 minut w Ekstraklasie. Spodziewałeś się jeszcze, nie wiem, z 2-3 miesiące temu, że w pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraklasy Radosław Wiśniewski wybiegnie na boisko? Szczerze muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się. Miałem nadzieję tylko, żeby trenować i jeszcze raz trenować, żeby znaleźć się później w tej 18. Miłe zaskoczenie. Mogę tylko podziękować trenerowi, że dał mi szansę. Debiut w takim meczu, który wygrywa się 4-0, chyba smakuje jeszcze lepiej. No tak, no jestem bardzo zadowolony, że mogłem wejść przy wyniku 3-0. Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało nam się wygrać i przy tym mogę zadebiutować. Tylko można się cieszyć. Ja wiem, że częściej się dedykuje bramki komuś, ale chyba taki debiut też można by komuś zadedykować. No tak, no. Dedykuję to mojej dziewczynie, która mnie wspierała i oglądała na pewno. A także moim rodzicom i siostrom, które również mi pomagają. I to myślę, że to są najważniejsze osoby. Czas na więcej pracy i może z Lechią te 10 minut z doliczonym czasem przerodzi się w trochę więcej. No być może, no to już będzie trenera decyzja. Ja będę starał się jak najlepiej prezentować się przez ten tydzień. No i żeby trener znowu miał ten ból głowy co do wyboru składu. Muszę spytać o kibiców, bo nie wiem czy wiesz, że niektórzy kupowali jeszcze bilety w 70 minucie. No dość pełne trybuny dzisiaj. Dużo fajniej gra się przy takiej publiczności? No zdecydowanie. No. Jest to 12 zawodnik i dzięki temu no, czuję się pewnie też na boisku, bo przy takiej publiczności jest marzeniem grać każdego zawodnika, dlatego chwała im za to.